Na boiskach w Gutowie Małym piłkarze Widzewa przygotowują się do sobotniego pojedynku z drugim zespołem Legii Warszawa. Korzystając z okazji, zapytaliśmy Tomasza Łapińskiego o jego wspomnienia pojedynków łódzko-warszawskich. Przy okazji okazało się, że pamięć ludzka bywa bardzo zawodna. No te dwa mecze, po których w tych sezonach, w których robi się mistrzostwo, to są takie mecze. Już nie wiem, czy można nazwać ikonami, no ale tak. Natomiast w tych meczów z Legią akurat ja w swojej karierze miałem tyle, że mi trudno cokolwiek naprawdę zapamiętać je wszystkie, tak? Każdy z nich jest traktowany przez piłkarzy inaczej, ale tak naprawdę chodzi dalej o zdobycie 3 punktów, tak? No to Tomek, zapytam inaczej, bo był taki mecz, który ja szczególnie zapamiętałem. Początek niemalże twojej przygody w Widzewie. Początek lat 90. Młody Tomasz Łapiński zapewnia Widzewowi remis z Legią na własnym stadionie 1-1. Mówisz o meczu, w którym ja strzeliłem bramkę Legii? Nie, to jakieś mamy jakieś... Nie przypominasz sobie takiej sytuacji? Nie, ja nie strzeliłem bramki z Legią. Jestem, wydaje mi się, w 99% pewny, natomiast wiesz, może... A mi się wydaje, że strzeliłeś też. Taką... Mi też. Naprawdę? Taką... Naprawdę. Z tyłu stoper wszedł i tak. Tak. Z Legią? Jesteście pewni? No, ja zobaczymy. Ja nie. Słuchaj, jak to znajdziemy, to materiał jest do emisji. Pamięć byłego kapitana Widzewa okazała się jednak być zawodna, bo strzelił Legii bramkę, tak jak uważaliśmy. W kwietniu 94 roku, w 87 minucie, gola zdobytego na bramkę pod zegarem, który dał remis z warszawiakami. Bramkę dla rywali zdobył wcześniej Juliusz Kruszankin.